Uwierzcie, że chciałabym, aby reszta filmiku była tak samo wesoła, jak ja na początku. Niestety, po tych wiadomościach, które dostałam, przeczytałam, nie będzie to wesoły odcinek. Hejka, hej wszystkim, z tej strony Weronika Eryk i przychodzę z wami z pierwszą na tym kanale serią, która będzie trwała więcej niż jeden odcinek. Tak? Seria będzie dotyczyła LGBT. Tutaj mam nawet rekwizyty, także... od razu tu jest prośba do osób, które są homofobami lub po prostu nie lubią tematyki LGBT. Nie musicie tego oglądać. Jeśli zostałeś jednak do tego momentu, to zapraszam cię na odcinek. Dzisiaj porozmawiamy o pierwszej literce, czyli L. Możecie napisać, czy jesteście osobami tolerancyjnymi właśnie, bo i tak czuję, że osoby, które nie tolerują, i tak będą to oglądać, także zaczynamy odcinek. Od razu przepraszam, że będę zerkała cały czas na dół, flaga mi się nie chce pokazać, o. Ale cały czas zerkać tutaj trochę niżej, bo mam tutaj laptop i mam po prostu tu wypisane wszystkie wasze opowieści. W ogóle bardzo dużo osób się na przykład zgłosiło. Zgłosiło się, a nie chcieli jednak, żebym publikowała te historie, także musimy być bardziej odważni. To jest temat tabu niestety w Polsce i dużo osób nie chce o tym rozmawiać tak naprawdę. Ale dobra, przechodzimy do pierwszej historii od Natalki. A więc przez pewien czas nie wiedziałam, czemu nie umiem poczuć coś do żadnego faceta. Byli dla mnie kumplami. Nie pociągali mnie. Żyłam sobie tak sobie, żyjąc, że jestem zła. Z tego powodu i muszę udawać. W sumie dużo osób tak ma, że na początku nie wie, co się z nimi dzieje tak naprawdę, jeśli chodzi właśnie o... o dobrą orientację, tak jakby, bo no nie wiedzą, jaki tak naprawdę są w tym momencie. Ble, sorry za moje włosy, ale wyglądam strasznie, okej? Okay? Może tak się ustawię, bo będzie lepiej. W wieku 17 lat poznałam w nowej szkole piękną blondynkę, z którą się zaprzyjaźniłam. No i cóż, szybko zakochałam. Nie przyznałam się jeszcze do tego, kim jestem. Wmówiłam sobie, że jestem bi. Po spotkaniu, gdy ona pozwoliła mi się pocałować, postanowiłam powiedzieć jej, że mi się podoba. Zostałam co prawda odrzucona, ale wracając do domu z podłamanym sercem, miałam w myśli tylko jedno. Jestem lesbijką. Jak zareagowali na to moje środowisko? Myślę, że na początku pozytywnie, gdyż wiedzieli, o mnie może z trzy osoby. Czasem, gdy dowiadywało się więcej, zdarzało się, że słyszałam, że nie jestem człowiekiem lub że z taką osobą to tylko na sznur. Niestety dużo osób się spotka z takim hejtem. To jest przykre. Serio. Niektórzy mi też nie wierzyli, bo jak twierdzili, nie wyglądam na lesbijkę. Jak wygląda lesbijka? Koniec końców prowadzę mile życie i patrzę na tą historię ze śmiechem. Fajnie, że nasza tutaj koleżanka Natalia właśnie bierze to teraz tak ze śmiechem, nie... jakby sobie nie wmawia, że to, co się u niej stało, teraz będzie wpływało na jej życie, wiecie, dalsze, tylko że idzie dalej przez swoje życie, bo przecież no, jest młodziutka. Także ma całe życie przed sobą. Ale przykre jest to, że słyszała, że z takimi osobami to tylko na sznur. Nie jesteśmy Bogiem, aby decydować o tym, kto ma żyć. Wiecie? I to mówię teraz do osób, które tak mówią, naprawdę, bo nie wiem, czy wam by było miło, gdyby ktoś wam kazał się, powiedzmy, powiesić przez to, że nosicie taką, a nie inną koszulkę. Nie byłoby miło. Moje włosy to jest jakaś tragedia, to chyba tak powinnam dzisiaj nagrywać.
Nie no. No, to są jakieś żarty, co ja tu zrobiłam. O! Idealnie. Kolejną historię mam od Zuzy. Jako osoba homoseksualna obecnie nie afiszuję się z tym i nie jestem pod tym względem aktywna. Póki mieszkam z rodzicami, nie mam prawa być sobą. Reakcja znajomych? Zatrzymam się tu. Póki mieszkam z rodzicami, nie mam prawa być sobą. To nie zmienia faktu, że zawsze powinniśmy być sobą. Serio. Nieważne, czy mieszkasz z babcią, dziadkiem, rodzicami, z drugą połówką, zawsze powinnaś być sobą, naprawdę. Bo udawanie przez połowę swojego życia kogoś w ogóle innego, to buduje o tobie też złą, tak jakby, opinię wśród innych ludzi, bo pokazujesz ludziom, tak jak teraz się zachowujesz i w ogóle, i oni później mogą mieć do ciebie niesmak po prostu, że się okazuje, że jednak jesteś kimś innym. Przemyślałabym to na twoim miejscu. Relacje ze znajomymi? Cieszyli się, cholernie się cieszyli i mnie wspierali. Przyjaciół? Nie mam przyjaciół, mam tylko Julię, którą straciłam. Przez ten czas pojawiało się wiele kobiet. Tak zakochałam się nieraz. Poszłam nawet przez związek z inną dziewczyną. Przeszłam nawet przez związek z inną dziewczyną. No jesteśmy młodzi, trzeba tak jakby poznawać nowych ludzi. Nie można się zatrzymywać tak jakby na jednej osobie, bo... Dobra, ciur z tą flagą. Sama niedawno straciłam faceta. Jestem teraz na takim etapie, że uważam, że nie powinniśmy się właśnie zatrzymywać w tak młodym wieku na tej jednej osobie, bo nie wiadomo, czy to jest to właśnie właściwa osoba. Trzeba ją poznać trochę lepiej i jak zobaczyć, czy to jest na pewno najlepszy wybór dla nas. Sorry, że mam taką minę, ale czuję po prostu ten niesmak, czytając te wiadomości, bo jest mi przykro trochę. No. Jednak trwał on zaledwie kilka tygodni, bo nie mogłam się odnaleźć. Pragnę zaznaczyć, że rodzice wysłali mnie do psychologa, żeby mnie wyleczyć. Co ja powiem na ten temat? Chodzenie do psychologa lub psychiatry naprawdę nie jest niczym złym. Jeśli ktoś uważa, że to jest chore lub nienormalne, lub się jest debilem, że się chodzi do takich osób, to gratuluję, sam jesteś debilem. Osoby, które mają problem, albo chcą po prostu sobie pomóc, albo komuś innemu i pójdą do takiego lekarza, powiedzmy. Bo nie każdy lubi słowo psycholog czy psychiatra, powiem lekarz. Jeśli pójdzie się do takiego lekarza, to naprawdę dobrze świadczy, że ta osoba chce walczyć. Osoba, która wyzywa te osoby, że one są debilami itd., itd., to o tobie źle świadczy. Kolejna wypowiedziała się Julka. W klasie pierwszej gimnazjum miałam chłopaka, lecz to był chwilowy związek, tak jak wszystkie pierwsze związki. Tu się nie zgodzę. Dużo osób jest ze swoim partnerem, pierwszym partnerem, nawet do śmierci niektórzy. Niektórzy tak się umieją dobrać, umieją się tak dobrać, że to jest naprawdę związek na całe życie. Także to już zależy od jakby znalezienia partnera, naprawdę, bo czasem możesz trafić 30 raz i możesz trafić źle, a trafić raz, a porządnie, tak naprawdę. Więc to już zależy od was samych, na kogo traficie. Trzeba być sobą. O, właśnie. Musicie być sobą, żeby znaleźć taką osobę odpowiednią do siebie. Bo jeśli będziecie znajdywać osobę do kogoś, kim nie jesteście, to wam nie wyjdzie. Potem miałam kilka chwilowych związków, które nic do życia mojego nie wniosły. W czasie lat zmieniłam szkołę w trzeciej klasie. Poszłam wtedy do gimnazjum integracyjnego i potem poznałam społeczeństwo LGBT. Szczerze, to ja też w sumie dosyć późno poznałam, co to jest LGBT i w ogóle. Więc na poziomie gimnazjum to i tak jest dosyć szybko. Dobra.
Znaczy, no dobra, ja też coś około tego, ale no. Wtedy moje życie się zmieniło i zaczęłam poznawać siebie i swój charakter. Super. Pierwszą osobką była koleżanka z klasy. Wtedy myślałam, że jestem bi. Lecz po lecie i mojej drugiej dziewczynie wiedziałam, że jestem lesbijką. Po lecie poszłam do technikum. Z racji, że to jest technikum Przepraszam was, ale ja się nie mogę wysłowić. Będzie się uczył na weterynarza na przykład. Na zadupiu wielkim to bałam się powiedzieć o swojej orientacji. Zdaje mi się, że ogólnie bardziej tolerancyjne są miasta typu właśnie Warszawa, Poznań, Łódź, niż na przykład właśnie Kleczew, czy jakieś takie inne miejscowości, w którym jest mniej po prostu ludzi i w takich mniejszych miastach dużo osób właśnie się boi powiedzieć o sobie tak naprawdę. I to też jest przykre. Bo powinniśmy się czuć bezpiecznie w swoim mieście, a tak naprawdę boimy się przez to, że się tylko troszkę różnimy. I się zgubiłam. Ale kiedy szkoła się dowiedziała, to wszystkie moje objawy się rozwiały, bo ludzie to zaakceptowali. Fakt faktem, czasem ktoś krzyczał do mnie z racji tego, że ja mam content family friendly, to nie będę tego czytać, ale po prostu obraźliwe sformułowanie do lesbijek. Ale ja wtedy wiedziałam, że po prostu szaleje za mną i nie wie, jak mnie poderwać. XD. Aktualnie jestem w drugiej klasie i w szczęśliwym związku z moją dziewczyną z internetu. W sumie to fajnie, że właśnie szkoła to wszystko zaakceptowała, bo właśnie w szkole zazwyczaj jest ten problem, że z największym brakiem tolerancji właśnie spotkamy się w szkole. W miejscu, gdzie powinniśmy się czuć bezpiecznie i uczyć się właśnie tolerancji, uczyć się przedmiotów i szacunku do drugiego człowieka, a to jest właśnie na odwrót. Cieszę się, że jesteś w szczęśliwym związku i życzę wam jak najwięcej przeżytych lat i w ogóle. Kolejną historię opowiada nam Wiktoria. No to tak. Jeśli chodzi o pociąg do kobiet, to zaczęło to już się w podstawówce. Szybko. Kiedyś podobała mi się koleżanka z klasy. Próbowałam to jakoś stłumić, bo nie wiedziałam, dlaczego tak się działo. W gimnazjum poznałam pewną dziewczynę, w której się zakochałam. Byłam z nią prawie 2 lata. Później w szkole średniej technikum miałam 3 dziewczyny. Z czego tak naprawdę najwięcej czułam do ostatniej. Wracając jakoś pod koniec gimnazjum, zrozumiałam, że jest to coś naturalnego i widocznie tak miało być. Pogodziłam się z tym, że jestem trochę inna niż reszta znajomych. Jeśli chodzi o rodzinę, moja mama nadal myśli, że mi przejdzie. Jeszcze, że będę miała dzieci, męża i tym podobne. Ale akceptuję moją dziewczynę. Moje rodzeństwo jeszcze oficjalnie nie wie, ale coś czuję, że się domyślają. Jeśli chodzi o bliskich znajomych, to nie mają z tym problemu. W pełni to akceptują i wspierają na każdym kroku. Jeśli chodzi o hejty, zdarzyły się w gimnazjum czy na ulicy lub w klubach. Najczęściej słyszę babo, chłop, głupia lesba, leć się, wypier, pip, skrają i tym podobne. W ogóle szacun, że tak szybko odkryłaś swoją orientację seksualną. Wow. Bo dużo osób się z tym tak jakby męczy do gimnazjum, co nie? Tu już podstawówka. Już takie jakby zauroczenia i w ogóle. Także to jest super. Co ja ci mogę tu jeszcze więcej powiedzieć? Hejty zawsze będą się zdarzać. I prosiłam was właśnie o to, żebyście mi pisali te hejty, ale chcę was uświadomić i każdego uświadomić, jeśli usłyszał kiedykolwiek na swój temat jakiekolwiek hejty, to że te hejty zawsze będą. One będą z nami do końca życia i będą
jakby taką wizytówką naszą niestety. Ja też dużo hejtów słyszałam na swój temat i to nie jest nic miłego. Dużo hejtów źle wspominam, dużo hejtów po prostu olałam. Ale trzeba też zapamiętać to, że hejty zazwyczaj są plotkami też. Nie jest to prawda albo jakoś odwrócone tak, żeby to było przeciwko wam po prostu. Więc też nie należy tym się jakoś bardzo przejmować. Po prostu bądźcie sobą, naprawdę, bo naprawdę dużo jest takich osób, które po prostu próbują was jakoś złamać. I właśnie to jest hejt. Próbują was złamać poprzez hejt, bo wiedzą, że dużo osób jest słabych na to. Że dużo osób sobie nie umie poradzić z tym, że o, nie jestem taka i taka, nie jestem idealna, nie jestem piękna i w ogóle. Wszyscy jesteśmy piękni, tak naprawdę. Teraz historia od Roxany. Od zawsze mniej mnie kręcili faceci. Ale mówiłam sobie na początku, że tak wcale nie jest. Jakoś tego nie akceptowałam. Nigdy nie dogadywałam się z mężczyznami. Miałam paru kolegów, ale takich, którzy szybko mnie zostawiali, bo się nie mogliśmy po prostu dogadać. W końcu doszło do tego, że zaczęła podobać mi się dziewczyna. Ale to tak naprawdę bardzo. Wtedy myślałam, że jestem po prostu bi. W sumie dużo właśnie zauważyłam, że dużo osób tutaj pisało, że najpierw myślała o tym, że jest bi. Czyli, że podobają jej się i kobiety, i mężczyźni. I w sumie mi się zdaje, że właśnie u lesbijek jest to, że one się nie mogą dogadać z facetami, a u gejów jest tak, że oni właśnie idealnie się z drugą połówką dogadują, także nie wiem, czym to idzie na serio. Kryłam to wtedy jak najbardziej. Aż dowiedziała się moja przyjaciółka i mnie zwyzywała. Powiedziała, że jestem powalona, że nie umiem wybrać, co mi się podoba i że to jest chore. Szczerze, trochę jej wtedy wierzyłam, przez co ukrywałam się z tym jeszcze bardziej. Przyjaciel to jest ktoś, kto powinien mieć, w którym my powinniśmy mieć największe wsparcie, także nieładnie, że tak zaczęła cię wyzywać i w ogóle, bo to nie jest choroba, tylko to jest orientacja seksualna, to jest coś innego. Idźmy dalej. No i pewnego dnia spotkała mnie bardzo przykra sytuacja z udziałem mężczyzny, którego nawet nie znałam. Tu się możemy domyślać, o co może chodzić, ale nie dostałam takiej informacji, co tam się wydarzyło. I wątpię, żeby Roxana chciała się jakby na ten temat wypowiedzieć. Wtedy poczułam wstręt do mężczyzn. I zostało na tym, że podobają mi się faktycznie tylko dziewczyny. Nie wyobrażam sobie być w związku z mężczyzną. Moja mama mnie zaakceptowała. Nie ma nic do mojej orientacji i nie przeszkadza jej to, jaka jestem. Moi znajomi też, a przynajmniej większość. Super, że cię akceptują naprawdę, bo w dzisiejszych czasach to jest ciężkie właśnie o akceptację właśnie tych najbliższych osób. Że częściej akceptują nas osoby z ulicy, tak naprawdę sąsiadka, niż właśnie rodzina. Także naprawdę super i cieszę się, że u ciebie tak jest. Serio. Także ja za ciebie po prostu trzymam kciuki i mam nadzieję, że to, co tam napisałaś o tych mężczyznach, że to nie jest to, co ja myślę i że dajesz sobie radę, jeśli to jest jednak to. Chociaż nie chcę tutaj powiedzieć tego ani nic, ale po prostu jesteś silna, także trzymam kciuki za ciebie. Kochajmy się wszyscy. No dobra. Okej, okay, kolejna historia jest od Pauli. Generalnie jakiś pociąg do kobiet miałam od małego. Ale wiadomo, że tego nie rozumiałam. W gimnazjum zaczęłam się przyjaźnić z taką jedną dziewczyną. Ale obie chciałyśmy więcej czułości w ogóle. Potem z ciekawości się pocałowałyśmy. W sumie to dzieciaki są często właśnie ciekawe i pocałunek dla mnie nie jest niczym złym, bo trzeba próbować też w sumie nowych rzeczy, bo często możemy nawet nie wiedzieć o tym, że nam się ktoś podoba, dopóki nie poczujemy tej czułości właśnie od niego, nie poczujemy tej miłości, tego uczucia po prostu.
Przechodzimy dalej. Przechodzimy. Potem się to powtórzyło i wszystko rozwinęło się do tego stopnia, że zostaliśmy parą. I byłyśmy razem przez około rok czasu. Co do ludzi, na początku bardzo się ukrywałam z tym i tylko czasem słyszałam, jak inni mieli jakieś podejrzenia. Gdy przestałam się ukrywać, miałam kolejne kobiety i w ogóle. Na ulicy czasem zdarzały się krzywe spojrzenia, ale też te miłe uśmiechy. Pamiętam jedną sytuację, gdy będąc tomboyem, moja kobieta też była tomboyem. Ojej, przewinęłam na sam koniec. Oh my god, ale jeszcze czytałam tą historię, tam było coś o pociągu. Oh my god, gdzie to jest? Zostaliśmy raz na ulicy zwyzywane od pedałów, a raz w pociągu ziomek też się przyczepił, bo też myślał, że to jest dwóch facetów, ale uświadomiłyśmy go, że jesteśmy dziewczynami. I że to on ma ciaśniejsze spodnie ode mnie i powiedział, że nie da nam wyjść, skoro jesteśmy kobietami i poszedł. Moim zdaniem nie powinniście też zaczepiać właśnie tymi spodniami, ale to już sama obrona, więc ja to staram się zrozumieć. W ogóle moje włosy, what the fuck. Ale też nieładne zachowanie, bo... Czemu on ma was, na przykład, nie wiem, wyzywać albo bić przez to, że się kochacie? To jest dla mnie... Aktualnie raczej nie spotykam się z żadnym hejtem. Co na przykład do relacji rodziców, to dowiedzieli się w sumie przypadkiem i na początku kategorycznie zabronili mi jakiegokolwiek kontaktu z moją kobietą. Że to jest choroba i jakiś wymysł. Ale ja się parłam i dalej miałam ten kontakt i dzięki temu czasem zaakceptowali to, że jestem inna. Później nawet już zaczęli poznawać moje kobiety, a później nawet mieszkałam z jedną kobietą i matką. W sumie słodkie to jest. Właśnie liczyłam na to, że dużo osób będzie tak, wiecie, bardzo przeżywać, co się dzieje u nich i w ogóle, a tu... Serio fajnie. Fajnie, że was tak dużo właśnie osób akceptuje i ja się tak cieszę, bo właśnie się bałam, że ten odcinek będzie taki bardzo, bardzo smutny, chociaż... Też nie jest najweselszy, wiadomo. Ale też naprawdę ogromnie się cieszę, że jest jednak ta akceptacja u was. Naprawdę. Teraz opowieść od Oliwki. Szczerze nie spotkałam się z jakimkolwiek hejtem. Wśród znajomych czy też w szkole. Szacun, naprawdę. Podaj mi, gdzie chodzić do szkoły, zapiszę się tam. Ale nie, serio, super. Nie ukrywałam tego, że jestem homo, ale też tak jawnie tego nie mówiłam. Moi znajomi dowiedzieli się dopiero po około 3-4 miesiącach. Znajomości i nic nie mieli... Co? Aha, żeś to wiadywali, no dobra, już wiem. I nic nie mieli nic do tego. Nie mieli nic do tego. Ja pierniczę, nie mogę się wysłowić, ja pierniczę. Za dużo tego jest. Wychodzę z założenia, że mają mnie polubić za to, jaka jestem, a nie jaką mam orientację. Tak! To jest piękne! Oh my god, to jest tak pięknie podsumowane. Oh my god, ale cudo! Naprawdę, podoba mi się to podejście. Podoba mi się podejście szkoły, znajomych, podoba mi się twoje podejście, podoba mi się... Nie podobają mi się moje włosy, podoba mi się flaga, podoba mi się ten pan, ale... Wow, ten tekst wygrywa i moje włosy to jest tragedia, ale... Zrobiłam. Dobra. Wow, super, naprawdę, cieszę się. I mam nadzieję, że przy kolejnych literkach też będzie takie podejście, naprawdę. Oh my god, super. Podejście numer 3 do przeczytania historii od Wiktorii, która jest ostatnią historią tego odcinka. Zaczynam. Od Wiktorii. Od początku mojego dojrzewania bardziej zwracałam uwagę na kobiety niż na mężczyzn. Interesowały mnie aktorki, w których widziałam swoje pierwsze zauroczenia. Przez epizod z koleżanką z liceum dotarło do mnie, że nie mogę czuć do mężczyzn tego samego, co poczułam właśnie do niej. Przez wiele nocy płakałam, nie wiedząc, czy czynię dobrze, jako że podchodzę z rodziny bardziej kontrowersyjnej i katolickiej. Przeżywałam w sobie wszystkie emocje, nie mogąc nikomu o tym powiedzieć ze względu na
domniemany brak akceptacji. Gdy wpadłam w depresję w chwili, gdy najbardziej potrzebowałam pomocy ze strony otoczenia, poznałam cudowną kobietę, która onieśmieliła mnie swoim dobrym sercem. Rozmawiałyśmy bez przerwy przez wiele miesięcy, często po 12 godzin dziennie, jednocześnie poznając się i zakochując się w sobie. Po upływie kilku kolejnych miesięcy moja mama zaprosiła mnie do swojego pokoju, wiedząc, że podsłuchała pewną rozmowę z moją dziewczyną. Chwilę później zauważyła również malinkę na mojej szyi, wiedząc, że spotkałam się właśnie z nią. Ku mojej uldze i radości zaczęła mówić tak wymarzone przeze mnie zdanie: nieważne co, zawsze będę cię kochać. Ja wtedy przyznałam, że żyję w homoseksualnym związku. Przez dłuższą chwilę patrzyła na mnie, a ja widziałam, jak do jej oczu napływają łzy. Była zdruzgotana na myśl, że jaki wielki grzech popełniła jej córka. Pytała, czy całowałam się z nią z przyjemnością, czy czuję się mężczyzną. Zabroniła dalej ciągnięcia mojej relacji. Kilka dni później zabrała mnie do psychoterapeuty, który był księdzem, by wyleczyć mnie z tak strasznej przypadłości. Nocami słyszałam, jak płaczę i nie może dojść do tego, co tak naprawdę zrobiłam. Mnie też dręczyły wyrzuty sumienia, że sprawiłam jej tak piekielny ból. Myślę, że wiele lat przynajmniej, mam taką nadzieję, zaakceptuje mnie i moją miłość. W tej chwili, po upływie już 2 lat mojego związku, akceptuję to, że się spotykamy, ale ciągle mi przypomina, że będzie ją uważać tylko za moją koleżankę, nikogo innego. A co do hejtu, to byłam z moją miłą na studniówce, tańczyłyśmy razem i bawiłyśmy się świetnie. Była też para gejów. Kiedy poszłyśmy do toalety, słyszałyśmy, jak jakaś grupka dziewczyn rozmawia: widziałyście te lesby? Boże, jak tak można? A ci geje słodcy, co nie? I wspominając o facetach, którzy słysząc, że jestem homoseksualna, stwierdzili, że po prostu nie miałam styczności z prawdziwym mężczyzną. Nie wiem, czy prawdziwy mężczyzna dla większości to jest facet w dresach i przypominający tegobowego Sebę, ale nie mi tu oceniać. Naprawdę piękna opowieść i no, jak mówiłam, hejty będą się zawsze zdarzać. Ale cieszę się, że jednak to wszystko przetrwałyście i dajcie sobie świetnie radę. Ogólnie to dziękuję wszystkim osobom, które wzięły w tym udział, w tym projekcie. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni projekt, w którym będziecie brały dziewczyny udział. I chciałabym wam po prostu życzyć jak najwięcej miłości właśnie, jak najwięcej akceptacji ze środowiska, z waszego środowiska, żebyście po prostu żyły szczęśliwie, naprawdę. Także, że love is love, naprawdę. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka i mam nierówno flagę. Mam nadzieję, że wam wszystkim się to podobało i że zakryję całą kanapę. O! Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i do zobaczenia wkrótce. Także naprawdę dziękuję wam wszystkim, że tu jesteście. Do zobaczenia!